witam. Na rynku niedawno pojawiły się dwa bardzo ciekawe wyświetlacze kolorowe LCD, TFT, firmy Winstar, o rozdzielczościach i przekątnych ekranu 4,3 cala oraz 3,5 cala. Porównanie wielkości można zobaczyć tutaj. Tak? Natomiast w związku z tym, że posiadają one bardzo ciekawy sterownik sprzętowy oparty o chip SSD 1963, nasza firma postanowiła przygotować kontroler sprzętowy o nazwie ATB GLCD Converter. Tak wygląda mniej więcej płytka tego konwertera. Proszę zobaczyć z bliska. Co umożliwia nasz konwerter? Przede wszystkim umożliwia on podłączenie i obsługę zarówno jednego rodzaju wyświetlacza, jak i drugiego rodzaju wyświetlacza. To jest bardzo istotne, ponieważ można powiedzieć, że dzięki temu konwerter nabiera bardzo praktycznego znaczenia. Można dzięki niemu nie tylko wypróbować każdy z tych wyświetlaczy, ale również czy przetestować, ale także bezpośrednio zastosować go we własnym projekcie czy jakimkolwiek układzie, który tworzymy na własne potrzeby, czy też komercyjnie, czy w firmie, jakkolwiek. Tak? Układ konwertera posiada zworkę, już zaraz pokażę, w tym miejscu. Może zbliżę to do kamery, proszę spojrzeć. Była tylko kamera ostrość, zworkę w tym miejscu, która to zworka umożliwia przede wszystkim najważniejszą funkcjonalność tegoż konwertera, to znaczy dostosowanie napięć na liniach wyjściowych, poziomu napięć na liniach IO do standardu albo TTL i domyślnie tak jest ona ustawiona w tej pozycji na 5 V, bądź też możemy przełączyć ją w pozycję przeciwną i układ będzie, konwerter będzie pozwalał obsługiwać nasze wyświetlacze z układów zasilanych napięciem 3,3 V. Aby umożliwić obsługę w systemach zasilania 5-voltowego, na konwerterze wbudowany jest stabilizator low drop LM1117 o napięciu właśnie 3,3 V. Konwerter posiada również wbudowany kontroler panelu dotykowego. Jest to tutaj ten mini układ, nie wiem czy uda się go pokazać w zbliżeniu, tak, widać mniej więcej, to jest ten układzik malutki. Jest to układ STMPE811, który umożliwia obsługę właśnie w obydwu rodzajach wyświetlaczy panelu dotykowego. Wyświetlacze podłączamy na dwa sposoby. Jeśli chodzi o wyświetlacz 3,5 calowy, tu może go pokażę. To jest ten wyświetlacz mniejszy. On posiada z tyłu złącze, proszę zwrócić uwagę, mini ZIF 32-pinowe, ale także taką tasiemkę, która jakby niezależnie pozwala się podpiąć do obsługi panelu dotykowego. Jest to panel rezystancyjny i tu mamy czteroprzewodowy właśnie ten panel rezystancyjny, który jest obsługiwany przez układ STMPE. Natomiast nieco inaczej jest w wyświetlaczu 4,3 cala firmy Winstar, który z tyłu, jak widać, nie posiada żadnej oddzielnej taśmy wyprowadzonej dla panelu dotykowego. Jest ona, proszę zauważyć, w tym miejscu, może to nie jest tak dobrze widoczne, ale w tym miejscu ona się chowa pod, jakby pod tą taśmę czarną i tak naprawdę sygnały wyprowadzone są do panelu dotykowego już na złącze wyświetlacza, do kontrolera, a następnie wychodzą bezpośrednio na złącze mini ZIF 32. Zatem trzeba było tak zaprojektować kontroler, aby umożliwił kontroler, nasz konwerter, aby umożliwił on zarówno wykorzystanie taśmy z wyświetlacza 3,5 calowego za pomocą złącza, tak jak tu widzimy, mini ZIF, ale 4-pinowe złącze, oraz wyświetlacza 4,3 cala, który podłączamy tylko za pomocą jednej taśmy 32-pinowej i jednocześnie
wyprowadzone są z tego złącza sygnały do obsługi panelu dotykowego. Tak? Tu na górze widzimy 8 linii sterujących wyświetlacza, przy czym dwie ostatnie, nie wiem czy to dobrze widać, SDA, SCL, to są linie do komunikacji z naszym układem STMP811. Natomiast tutaj, ciekawostka, mamy wyprowadzone 16 bitów, ale na wygodnym złączu w rastrze 2,54 mm. Możemy zatem dowolnie sobie, bez jakichś wielkich kombinacji, podłączyć zwykłe przewody, nawet połączeniowe, do zestawu uruchomieniowego, czy też we własnym układzie, taśmy, zaraz pokażę jakie. Natomiast obok pozostaje jeszcze nam tylko do wykorzystania małe złącze, niewielkie, na podłączenie zasilania, czyli albo plus 3,3 V, albo 5 V, oraz mamy wyprowadzony sygnał IRQ z układu STMP811. Zatem, tak jak mówię, do podłączenia obydwu wyświetlaczy używamy z jednej strony tasiemki standardowej tego typu, około 10 cm, taśma 32-pinowa, do złącz mini ZIF. W przypadku wyświetlacza 4,3 cala wystarczy nam tylko ta tasiemka. Podpinamy ją, tak jak tutaj w tej chwili to widać, w domu. Możemy sobie zamontować już, proszę zauważyć, po złożeniu na kanapkę, z tym, że trzeba sobie już samemu dopasować przy większych wyświetlaczach, bo to z boku wygląda, może z tyłu, wygląda to mniej więcej tak, że płytka konwertera jest nawet mniejsza od gabarytów wyświetlacza. Niemniej jednak na specjalnych tulejach dystansowych tego typu, może pokażę to z bliska, można zamocować zarówno sam konwerter, jak i wyświetlacz. Co w przypadku wyświetlacza 3,5 calowego? Tutaj sprawa teoretycznie wydawać by się mogło, że jest nieco skomplikowana, ale wcale tak nie jest, ponieważ ten wyświetlacz musimy podłączyć zarówno za pomocą tej tasiemki, tu ją jeszcze odłączę od wyświetlacza 4,3 cala, za pomocą tej taśmy oraz do złącza mini ZIF 4-pinowego, przepraszam, tą maleńką tasiemkę wyprowadzającą sygnały z panelu dotykowego. Po złożeniu uzyskujemy taki oto efekt. To już jest gotowy układ złożony w tak zwaną kanapkę, jak widać, tak? W tym celu proszę zauważyć, że jeszcze może przypomnę, że w komplecie, kupując w naszej firmie cały konwerter, otrzymujemy poza konwerterem, płytką konwertera, również taśmę 32-pinową do złącz mini ZIF, ale także komplet cały, zarówno tulejek dystansowych, nakrętek o średnicy 3 mm, jak również małych wkrętów, które umożliwiają przygotowanie właśnie takiego zestawu bardzo szybciutko do pracy. Nakręcamy, proszę zauważyć, nakrętkę i chwila, moment, i już mamy przygotowany złącze pod wyświetlacz 3,5 calowy. Jak widać, w tym momencie spasowujemy i przykręcamy małą nakrętką, małym wkrętem 3 mm. Wyświetlacz zostaje osadzony i w efekcie końcowym, jak mówiłem, otrzymujemy tego typu układ, kanapkę, jak gdyby, tak? Proszę zauważyć, jest tu niewielka odległość. Co ciekawe, można użyć jeszcze dodatkowo pomiędzy tak naprawdę tym wyświetlaczem a płytką naszego konwertera, jeśli zmienimy nieco tuleje dystansowe, jeszcze jednej płytki, która będzie zawierała nasz docelowy układ z mikrokontrolerem, a zatem całość uda się zminimalizować, zminiaturyzować na tyle, aby w takiej obudowie, no powiedzmy na tyle niewielkiej, jeśli chodzi o głębokość, zmieściła się cała elektronika sterująca wyświetlaczem, łącznie z możliwością komunikacji przez na przykład Bluetooth, przez jakiekolwiek inne łącze, czy również przewodowe. Dzięki czemu otrzymujemy bardzo wygodny sterownik, który można użyć zarówno do celów testowych, jak i już komercyjnych naszych projektów. Ja zademonstruję tutaj na przykładzie jakby z naszego zestawu uruchomieniowego ATB, jednej z wersji tego zestawu, oraz za pomocą kilku kabelków już zademonstruję, co będzie nam potrzebne do podłączenia
takiej kanapki, tak, wyświetlacza, bo 3,5 calowy akurat daje się przykręcić bardzo pięknie do tego konwertera i 3,5 calowe wyświetlacze są również w naszej ofercie w sprzedaży. Potrzebne nam będą dwie taśmy, od takie zwykłe tasiemki przewodów zrobione. Mogą to również być zwykłe pojedyncze przewody. Ja tutaj powiedzmy przygotowałem sobie tasiemki, aby łatwiej było mi podłączyć. A jednocześnie użyję tutaj trzech zwykłych, znanych z zestawów uruchomieniowych naszych przewodów połączeniowych do zasilania i do wyprowadzenia sygnału przerwania do zestawu uruchomieniowego. A zatem podłączmy. Najpierw linię kontrolną podłączam. Proszę zauważyć, tutaj do tych złączy typu Gold Pin bardzo, bardzo wyraźnie są widoczne, opisane na płytce, może tego tu w kamerze bardzo dobrze nie widać, niemniej jednak podłączam całą linię kontrolną, a następnie podłączę linię danych, będę wykorzystywał, tak jak w książce jest to opisane, wyświetlacz w trybie 8-bitowym. Tak? Pozostaje mi podłączyć zasilanie, a zatem niebieski przewód połączeniowy wykorzystam do połączenia masy GND, czerwony do podłączenia zasilania, ponieważ będę w zestawie uruchomieniowym wykorzystał zasilanie 5 V, to też z worka tutaj ustawiona jest w pozycji domyślnej na 5 V, dopasowanie całości do 5 V. I jeszcze zielony kabelek, przewód połączeniowy wykorzystam do wyprowadzenia sygnału przerwania ze sterownika STMP811. Zgodnie z opisami w książce podłączam i powiedzmy przykładowymi programami podłączam wyświetlacz, całą linię kontrolną do portu C. Akurat tak jest to zorganizowane, żeby to wygodnie przy okazji podłączać do celów testowych. Natomiast linię danych 8-bitową podłączę do portu A mikrokontrolera. Już to w tej chwili czynię. Po kolei bardzo wygodnie się podłącza za pomocą tychże przewodów. Podłączę również masę, zasilanie plus 5 V, które będzie dostarczone dzięki przetworniczce i zewnętrznego zasilacza. Natomiast linię przerwania podłączam do portu do wejścia INT 0 PD2. W zestawie. Może postaram się pokazać to jeszcze w zbliżeniu, jak wygląda mniej więcej dokładnie tak, jak mówiłem, z opisem w książce. Pozostaje nam uruchomienie całości, czyli podłączam zasilanie do zestawu i powinienem włączyć przetwornicę za pomocą mikroswitcha, który jest na niej umieszczony. Układ powinien się uruchomić. Proszę zauważyć, widać, że układ się od razu uruchomił. Nie ma żadnego problemu ze startem. Proszę zauważyć, teraz postaram się sprawdzić, czy działa panel dotykowy. Testowy program pozwala mi to szybciutko sprawdzić. Dotykam, widać, suwaki w programie się przesuwają. A zatem wszystko działa zgodnie z opisem w książce. Może jeszcze pokażę to w pewnym zbliżeniu, jak wygląda to oprogramowanie. Jak widać, wszystko dokładnie zgodnie z opisem w książce. Teraz, czy uda nam się podłączyć w ten sam sposób wyświetlacz 4,3 cala, gdyby ktoś miał możliwość i ochotę wykorzystać nieco większy wyświetlacz. Odłączam zasilanie, odłączę linię danych, odłączę zasilanie oraz linie sterujące i jeszcze raz na szybko pozwolę sobie podłączyć taśmy do wyświetlacza 4,3 cala. Tu już tylko demonstracyjnie chciałbym pokazać, że to w ogóle ruszy oraz, że nie będzie trzeba używać do tego celu oddzielnej tasiemki do panelu dotykowego, aby pokazać, że jest to ładnie wyprowadzone na złączach tych mini ZIP 32. Dokonałem połączenia, co może przedstawię w kamerze. O, tutaj są dwa złącza mini ZIP połączone. A zatem mogę spróbować znowu podłączyć do naszego konwertera po kolei linię danych, ponieważ będziemy go również obsługiwali w trybie 8-bitowym, całą linię sygnałów kontrolnych, następnie zasilanie plus 5 V, masę oraz wyprowadzamy sygnał
przerwania z układu STMP. Odwrócimy to tak, żebyśmy mogli zobaczyć, co się dzieje na wyświetlaczu po włączeniu zasilania. Tylko że nie będę już w tej chwili wgrywał nowego software'u do mikrokontrolera, który można bardzo łatwo przekonfigurować, co opisuję w książce, do wysterowania układu czy wyświetlacza o rozdzielczości, o przekątne ekranu 4,3 cala. Natomiast zobaczymy, że wszystko od razu dzięki konwerterowi z marszu zadziała. A zatem włączam i proszę zobaczyć, tak, wiadomo, mamy większą rozdzielczość, ale wyświetliło nam się tylko na obszarze 320x240 to, co mieliśmy na wyświetlaczu 3,5 calowy. Możemy zatem przejść do testu panelu dotykowego, który już teraz jest wyprowadzony tylko w tej taśmie mini ZIF, podłączony do włącz mini ZIF 32. I proszę bardzo, przesuwamy. Oczywiście tu troszeczkę niezgrabnie teraz działają nam, jak można się domyśleć, te suwaki, ponieważ rozdzielczość ekranu się trochę zmieniła, więc układy współrzędnych się przesunęły. Niemniej jednak widać, że jakby spróbuję to do kamery jeszcze troszeczkę przesunąć, żeby było widać. Proszę zauważyć, że jednak udaje mi się przesuwać te suwaki, a zatem jeśli w programie przestawimy rozdzielczość na przystosujemy do wyświetlacza 4,3 cala, to również ten wyświetlacz zostanie obsłużony przez konwerter. Odłączę zasilanie i jeszcze raz króciutko podsumujmy. Konwerter, który jest w ofercie firmy Atnel, jest dosyć mocno zminiaturyzowany. Wykorzystuje, może pokażę stronę bottom, układy 74LVC245, które służą do konwersji napięć właśnie z poziomów TTL 5V do 3,3V. I są to trzy układy, które pozwalają nam kontrolować całą szynę danych od 8 bitów po 16 bitów, ale także za całą linię kontrolną. Jeśli chodzi o złącze i kwadrat C, szynę i kwadrat C, odpowiadają za to dwa niewielkie tranzystory BSS, może z bliska to jeszcze raz uda mi się pokazać, BSS-138. Na całej płytce są wyraźne opisy, a zatem nie ma jakiegoś problemu, aby omyłkowo pomylić się, coś źle podłączyć. Jeśli na przykład przypadkowo zworkę do wyboru konwersji napięć podłączymy nieprawidłowo, to nie ma obaw, nic się nie stanie złego, nie zostanie uszkodzony ani wyświetlacz, ani nasz układ docelowy, nic się nie stanie. Co najwyżej przy niewłaściwym wyborze układ, czyli wyświetlacz, będzie działał nieprawidłowo, niezgodnie z notą producenta. Po ponownym i poprawnym podłączeniu z worki wszystko ruszy i będzie działało poprawnie. To by było na tyle. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.